25 września pokażę Wam jeszcze, co w moim ogrodzie. Nie wszystko zbiorę, bo tego nie przerobię, ale muszę zebrać papryki, bo zaczęły dojrzewać bardzo intensywnie, a to ostatnie takie ciepłe dni, więc myślę, że będzie trzeba zebrać nawet zielone, żeby nie gniły. No ale jeszcze poczekam parę dni, zobaczymy, co z tą pogodą będzie. Dużo ładnych, kolorowych papryk w tym sezonie się udały. Nie mogę powiedzieć złego słowa. Idziemy do szklarni. Tam trochę jest bigos, ale słuchajcie, no jeszcze parę wisi pomidorów. Jakaś żółta odmiana późna bardzo. One dopiero zaczynają dojrzewać. One jeszcze nawet nie były dojrzałe do końca, ale taki rarytasik mi się znalazł. I bazylia jaka piękna. Teraz, gdy słońce już tak nie pali, ta bazylia dużo ładniej rośnie niż w środku lata. Nie wiem, czy tak jest u Was. A te ostatnie pomidory smakują naprawdę wyśmienicie jak się kończą zawsze lepiej smakują no i rodzynek brazylijski różnie go zwią, ja zawsze mówię rodzynek chociaż niektórzy się czepiają ale jest pyszny, ja jestem zachwycona ale też nie, nie wszystkim smakuje niektórym sąsiadom dawałam posmakować, to tak się krzywili że to nie bardzo, no ja nie wiem koperek, koperek jest piękny, po prostu teraz rośnie super, sałaty z tyłu też widać są super, super, więc sałaty też idą na sałatkę a co? Żeby zjeździe szybciej niż ślimaki. Ostatnie marcheweczki były piękne, ale nornica się poczęstowała i wyjadła. A teraz czas na rukole. Też bardzo ładnie rośnie. Ślimaki na razie jej nie zjadają. Z tyłu widać brzydkie buraki, ale brzydkie to są liście, a bulwy. No, ogromne, ale dzisiaj nie zbieram buraków. Dzisiaj listeczki. Kolejna partia już posiana pod osłonami, żeby dłużej się nimi cieszyć. A na koniec coś słodkiego, jakiś winogronek. Niedużo, ale jednak. Tak do pojedzenia, a może jakiś kompocik się ugotuje. Kto wie na co przyjdzie ochota. No i ostatnie ogórki. No, one już chyba wyrodziły się za wszystkie czasy. Dosłownie kilka zostało. No i chyba już ich więcej nie będzie, bo się zrobi zimno. No i chyba tyle. Ale jeszcze i tutaj. Jest radość. I na koniec taka wielka cukinia. Okej. Okay.